Historia Noego. Za czasów Noego Bóg spojrzał na ziemię. Rzekł wtedy: zgładzę wszelkie stworzenie. Bóg bowiem widział złe myśli ludzi i ich krnąbrne serce, że ciągle się brudzi. Wtedy Bóg bardzo żałował, że stworzył człowieka, który po ziemi chodził. Lecz był pewien człowiek, który chodził z Bogiem. Miał żonę, trzech synów, nazywał się Noe. Był mężem prawym, wręcz nieskazitelnym. Był on sprawiedliwym, jak również dzielnym. Więc Noe znalazł łaskę u Boga, bo widział Bóg, że prawa jego droga. Rozkazał więc jemu arkę zbudować. Miał drzewo żywiczne, smołą.